dobry, ja nazywam się Areta Jakubowicz. Dzwonię w związku z wyzwaniem, jakie pani podpisała do mnie. Tak, zgadza się. Chciałam się dowiedzieć, w jakiej sprawie to jest. Ma pani tam napisany artykuł 226, paragraf pierwszy. A ja się pytam, kto się obraził? Jeżeli chodzi o ten artykuł, chodzi o funkcjonariuszy publicznych, także pani sobie może podejrzeć, a to nie jest rozmowa na telefon, żebym ja pani z imienia i nazwiska mówiła, kto się obraził na panią. No ale kto złożył doniesienie w takim bądź razie? Proszę pani, takie sprawy może pani sobie po przedstawieniu zarzutu, jak będzie pani już przesłuchana, może pani sobie wejrzeć do akt sprawy i wszystko przeczytać. Na komendzie, rozumiem. Ale nie u nas, nie u nas. My wykonujemy czynność w ramach pomocy prawnej. Pomocy prawnej? Tak, bo całe zdarzenie miało miejsce w innej miejscowości. O no, ile pamiętam. Policjanci z Olesna. Ja dzwonię dzisiaj do pani, żeby panią poinformować, że ja odmawiam składania jakichkolwiek wyjaśnień. Bo uważam, że to jest wielka farsa w tym momencie, że policjanci, którzy mnie zatrzymali do kontroli drogowej, niesłusznej kontroli drogowej, i trzymali mnie z 4-letnim dzieckiem jako pasażerem przez 2 godziny w aucie, grożąc użycia środków przymusu bezpośredniego, co wszystko jest nagrane. Proszę pani. I pani teraz, nie znając sprawy, pani chce, żebym... postanowienie o przedstawieniu zarzutów przez jednostkę, która prowadzi postępowanie. I pani powinna tam albo do nas, albo tam zgłosić się celem przesłuchania. Jeżeli pani ma zastrzeżenia jakiekolwiek do prowadzonej interwencji, pani ma prawo zwrócić się na piśmie bądź do przełożonych tych policjantów w celu wyjaśnienia sprawy. Ale ja nie będę się... Proszę mi nie przerywać i pozwolić mi dokończyć. Pani, to jest... Tak mówię, ja pani dzwonię do pani z informacją taką, że ja... Ale pani ma mnie nie informować, pani ma się zgłosić na wezwanie. Ale ja się nie zgłoszę na żadne wezwanie, bo kim pani jest, żeby mnie wzywać? W jakiej sprawie? Że ktoś się obraził? Jak to przestępstwo? Skoro policjanci w Oleśnie dysponują materiałem... No pomagacie oszustom? Pani w tym momencie pomaga oszustom, policjantom, którzy złamali wszelkie przepisy postępowania waszych tych przepisów. I jeszcze na końcu powiedzą, że... ...prowadzonej interwencji, proszę zwrócić się do przełożonego policjantów, którzy interweniowali. Ale komendant dostał pismo i komendant nie uznaje żadnego pogwałcenia praw człowieka. Ja nie jestem niczyim niewolnikiem, że będę się po urzędach tłuc i chodzić do was na rozmowy. Jak macie sprawę, to skierujcie wniosek do sądu, jak macie dowody. Pani nie wie, co pani robi. Pani nie wie, co pani... Na jakie przepisy prawa pani się powołuje. Ja panią informuję, że się nie zgłoszę na tak wypisane wezwanie jako czy świadka, czy podejrzanej. Informuję jednostkę prowadzącą to postępowanie i oni już sobie podejmą dalsze kroki w tej sprawie. Ale oni wiedzą. Ja jestem w kontakcie z komendantem. I dostał mailowo zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa przez policjantów. A oni teraz się na mnie obrazili. Jeżeli dostał komendant od pani jakiekolwiek pismo, pani na pewno dostanie pisemną odpowiedź. No dostałam, że nie może go przeczytać. Niech się pani zastanowi, czy pani służy kolegom po fachu, którzy sobie teraz żarty robią. Czy pani służy Polce, której pani koledzy nękają? Ja panią poinformowałam. Jakie są konsekwencje niestawienia? Ja panią też poinformowałam. Jakie są konsekwencje? Pani zna artykuł 27? To wszystko, co mam pani do... Pani zna, ale ja jeszcze chciałam pani zadać jedno pytanie. Ja nie będę tu pani odpowiadać na takie...
Ale komu pani służy? Ale komu pani służy? Kolegom czy mi? Proszę powiedzieć, komu pani służy i kogo pani chroni? Ja, proszę pani, pracuję w policji. No właśnie. Także pani jest matką, niech pani się... Niech pani zadzwoni do Olesna, niech się dowie... Niech się pani dowie, co... Proszę, proszę mi wykazać, że przepisy, na które pani się powołuje, są legalne. Jakie pani ma prawo mnie wzywać? Nie słyszy, co ja do pani mówię, tak? I nie rozumie pani. No pani nie rozumie. Jakie na jakie prawo się pani powołuje, że pani mi rozkazuje, co ja mam robić? Pani Bożena Mildner się rozłączyła.